Dziś porównam dla Was 5 zestawów o mniej więcej podobnym litrażu. Będzie to litraż wahający się między 180 a 235 litrów. Wiem, tutaj nie widać, że gdzieś któryś ma 235 litrów. Ale widzicie tą gwiazdkę koło Juwela? No właśnie. I żeby te akwaria nie były jakoś do siebie łudząco podobne, bo oczywiście one się różnią i marką, i jakością wykonania, a nawet wyposażeniem, już nie wspomnę o pieniądzach, bo między niektórymi są bardzo, bardzo duże różnice. No chyba już widzicie te marki, no to już łatwo się domyśleć, które z nich będą najdroższe, a które będą najtańsze. Aquel Glossy ma 215 litrów. Aquel Optiset ma litrów 200. Oase ma 202 litry. Juwel ma 200 litrów. Ale, no właśnie, o tym za chwilę. No i Eheim ma 180 litrów. Wszystkie zbiorniki mają pokrywę z wbudowanym oświetleniem. Jest to oświetlenie na poziomie zazwyczaj tylko podstawowym, czyli dla roślin cienioznośnych. Dwa z tych zestawów posiadają również filtry, a jeden z nich filtr i grzałkę. Pierwszy jest Glossy 100, czyli 100 cm długości, a litraż to 215 litrów, bo Glossy jest dość wysokim zbiornikiem. Jego cena w tym przypadku to 2338 zł. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo ładny zestaw. Bardzo mi się podoba i chyba tak naprawdę z tego całego zestawienia ten zestaw podoba mi się najbardziej. Aczkolwiek nie ma jakiejś wielkiej przepaści, jeśli chodzi o urodę między wszystkimi tymi zestawami. Kolejnym zestawem będzie Aquel Optiset 200. Aquel Optiset 200, tutaj 200 to jest już w nazwie litraż, czyli mamy 200 litrów i w tym przypadku w cenie 1653 zł i 10 groszy. Jest to najtańszy zestaw w naszym dzisiejszym zestawieniu. Kolejnym zbiornikiem jest Oase Highline 200 LED. W naszym zestawieniu jest to najdroższy zbiornik, kosztujący aż 6495 zł i 72 grosze w tym przypadku. Oase słynie z wysokiej jakości. Za chwilę przyglądniemy się temu zbiornikowi i sami ocenicie, czy jest warty tej ceny. Kolejnym zbiornikiem jest Juwel Lido 200 LED. Jak widzicie, Lido 200 ma zupełnie inny kształt niż poprzednie zestawy. Jest bardziej w takim kształcie kostki. Jego cena w tym przypadku to 2421 zł i 38 groszy. Kolejnym zestawem będzie Eheim Vivalane LED 180. I w naszym zestawieniu jest to zestaw o najmniejszej pojemności. Jego cena to 2756 zł i 3 grosze w tym przypadku. No i mamy tutaj zestawienie cenowe. Jak widzicie, nasz tu producent rodzimy Aquel ma najtańsze zestawy, ale między nimi nawet jest różnica. Zobaczcie. Optiset 200 za 1653 zł i 10 groszy, ale Glossy setka to już jest 2338 zł. Więc jak widzicie, różnica cenowa między nimi jest dość spora. Następnie w kolejności, jeśli chodzi o cenę, jest Juwel. I tu mamy 2421 zł i 38 groszy. Tuż za nim jest Eheim za 2756 zł i 3 grosze. I najdroższy, znacznie droższy od jakiegokolwiek zestawu, a totalnie bijące na głowę Aquela Optiseta, jeśli chodzi o cenę, to jest właśnie Oase za 6495 zł i 72 grosze. Więc jak gdyby ta rozpiętość cenowa tutaj jest mniej więcej no taka zbliżona, bym powiedział, z wyjątkiem ogromnej ceny Oase. No i super budżetowy za 1653 zł Aquel Optiset. No i tutaj mamy wymiary. No zobaczcie, Aquel Glossy to jest 100x40x63, ale razem z tą pokrywą te 63. I tutaj Optiset wymiary 101x41x56. Oase 90x50x49. Juwel najbardziej nietypowy 71x51x56. Jakbyście nie policzyli, to nie wyjdzie Wam 200 litrów, ale o tym za chwilę.
i tutaj jeszcze Eheim o wymiarach 100x40x45. I jeśli chodzi o Juwela, zobaczcie, jak producent to opisuje. Tu macie na żółto zaznaczone. W specyfikacji mamy, że jest to 200 litrów, ale zobaczcie tutaj niżej. Akwarium w wymiarach 71x51x65, jak przeliczycie, to wyjdzie 235 litrów, ale tutaj jest podane to netto. 200 litrów. Zastanawiające. Zobaczcie, jak wygląda wyposażenie tych zbiorników. Jeśli chodzi o Aquela, obydwa zestawy i Oazę, w komplecie mamy akwarium, pokrywę z oświetleniem i szafkę. Jeśli chodzi o Juwela, mamy to samo plus filtr. Wbudowany duży filtr narożny, o nim będzie za chwilę. Eheim natomiast do swojego kompletu dodaje filtr wewnętrzny i grzałkę. O tym również będzie za chwilę. I macie tutaj opcję seta. I zobaczcie, mimo to, że jest to budżetowy zestaw, nie wygląda źle. Wygląda naprawdę fajnie i elegancko, bym powiedział nawet. Oczywiście nie jest tak wykonany dobrze jak Glossy, ale moim zdaniem całkiem zacnie. Nie ma się czego wstydzić. I tak prezentują się wymiary tego zbiornika, czyli 101x41x56 całkowitej wysokości, ale mamy tu przecież pokrywę. Pokrywa zabiera 8,2 centymetra. No te dwa możemy sobie odpuścić, więc jak sobie to przeliczymy, to wychodzi jakieś tam niecałe 199 litrów. No ale nie przesadzajmy, jak nalejemy troszeczkę więcej tej wody, także lustro wody będzie niewidoczne, będzie centymetr nad pokrywą, tak mniej więcej sobie w pamięci liczę, no to wyjdzie to nam te 200 litrów i nie ma się tutaj czepiać. Jeśli zagłębicie się na forach i w opinie o tym zbiorniku, to znajdziecie komentarze, w których użytkownicy piszą o swoich obawach, że to akwarium dość mocno, ta szyba się przednia tutaj ugina, tworzy taki lekki łuk, że jest za cienka i mają obawy, czy to nie strzeli. Ja nigdy nie słyszałem o takim przypadku. Jeśli Wy słyszeliście, to piszcie, jeśli znacie oczywiście potwierdzone przypadki. Ja nigdy o czymś takim nie słyszałem. Myślę, że zbiornik spełnia normy, jeśli pod tym względem jest na tyle przeliczony, że nic takiego złego nie powinno się wydarzyć. Jeśli chodzi tutaj o oświetlenie, mamy taką szynę. Oczywiście pokrywa, jak widzicie, podnosi się całkowicie. Mamy też taką szynę, która również się podnosi. I w tą szynę możemy wpiąć nawet 9 źródeł światła. W zestawie są dwa źródła światła, czyli możemy się pokusić o rośliny co najwyżej cienioznośne. A jeśli byśmy chcieli mieć coś średnio wymagające, możemy dołożyć dwie następne, jeszcze dwie następne, a jak chcemy mieć naprawdę bardzo wymagające rośliny, no to możemy sobie dołożyć kolejne świetlówki, razem będzie ich tutaj 9. I to są takie klipsy, w które to się wpina. Montaż zajmuje dosłownie kilka sekund i jest po sprawie. Bardzo prosta rzecz. Tutaj na tym ujęciu właśnie widać ogrom tych świetlówek. No, wygląda to jak w solarium, ale jeśli ktoś chce mieć naprawdę piękne akwarium holenderskie na przykład, gdzie jest masa bardzo wymagających roślin co do światła, nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować taką ilość świetlówek. Oczywiście to swoje będzie kosztowało. Jak to się będzie grzało, no to też możecie się tylko domyślać. I tutaj macie cenę pojedynczej LED i tuby w dzień i noc 14-watowej, czyli 126,99 zł. I teraz możecie sobie to przeliczyć. No, dwie macie w komplecie. Jakbyście chcieli mieć na przykład takich 9, no to policzcie, ile to będzie kosztowało. Czy warto to robić, czy może już raczej zacząć rozglądać się za belką oświetleniową. Miejmy na uwadze temperaturę, jaką będą wytwarzały wszystkie te tuby, a szczególnie latem. Oczywiście, jeśli chodzi o te tuby, to możemy też zakupić sobie opcję na przykład plant. Oczywiście Aquela jeszcze robi marin i aktynik, ale to jak gdyby inna bajka. Tutaj bardziej to jest przydatne w akwarystyce morskiej. Oczywiście niektórzy mogą też wykorzystywać jakieś Tanganiki, Malawi, też dość fajnie to wygląda. Ale możecie takie na przykład tuby, jeśli macie na przykład cztery, pomyśleć o tym, żeby część z nich była na przykład plant. Dwie takie i dwie takie. I tutaj macie, zobaczcie, rozkład widma, jeśli chodzi o te dwie właśnie tuby. Ja może pominę dzisiaj w ogóle tutaj te do akwarystyki morskiej, ale zobaczcie na samej na plant. Da się łatwo zauważyć, że tego koloru niebieskiego, tego widma niebieskiego jest bardzo dużo.
a niewiele jest widma czerwonego. Jeśli chodzi o plant, no to zobaczcie, tutaj sytuacja już się zmienia. Tutaj mamy jakby wyrównanie tego widma czerwonego do poziomu widma niebieskiego, mniej więcej, bo mi się wydaje, że tego czerwonego tutaj nawet jest więcej. Nie wydaje mi się, bo widzę, że jest więcej tego czerwonego niż niebieskiego. No LEDy mają to do siebie, że jak gdyby na stanie, tak mówiąc w cudzysłowie, mają zawsze dużo niebieskiego. Taka specyfika jest właśnie LEDów. Ale tutaj, jakbyście to pomieszali razem z plantem, możecie mieć dość ciekawe efekty i na pewno na plus, jeśli chodzi o wymagające rośliny i zupełnie inny przebieg fotosyntezy, ale musicie być ostrożni, bo glony też lubią takie widmo. I zobaczcie tutaj, jak to wygląda, jeśli chodzi o te tryby świecenia. U góry widzicie zbiorniki, no i zajmijmy się tym pierwszym, czyli mamy ten dzień, 6,5 tysiąca kelwinów, zobaczcie na rozkład widma, no jest dużo niebieskiego, jak to zazwyczaj w LEDach bywa, ale też ta górka tutaj tych ciepłych barw, pomijając ten czerwony, który i tak jest nisko, ale ten żółty i zielony jest dość wysoko. Jak widzicie niżej ten schemat, jak uruchamiać te tryby, no to widzicie też, że nie palą, ale niech świecą. I świecą się tylko LEDy białe. No i tutaj mamy ten świt, czy brzask, jeśli wolicie, tak bardziej poetycko. To zobaczcie na rozkład widma. Zostało dalej, mamy tak samo dużo niebieskiego, no taka specyfika LEDów, ale bardzo płasko, zobaczcie, jest tej ciepłej barwy, nie? Bo tutaj świecą się LEDy i niebieskie, i białe, co daje takie bardzo chłodne światło, stąd ta nazwa. No i oczywiście tryb nocny, mamy tutaj, jak widzicie, widmo tylko niebieskie zostało, prawie wcale nie ma tego ciepłego i świecą się jedynie LEDy niebieskie. I tutaj widzicie dwie sprawy, czyli ramkę, na której stoi zbiornik, czyli nie potrzebujemy maty pod to, bo zbiornik stoi na ramce. Ma to swoje plusy i minusy. No plus jest taki, że nie potrzebujemy maty i jak gdyby troszeczkę maskuje nam tą linię tutaj podłoża, ale fajnie się tam zbiera też brud i fajnie się tam zbiera wilgoć, gdyby wam coś pociekło po szybach, gdybyście robili na przykład tam, nie wiem, podmianę wody, tak? No i tutaj też widać krawędź tutaj zbiornika, klejenie. Jest to silikon transparentny. Na fotografii oczywiście wygląda to pięknie, ale w rzeczywistości no, takie maszynowe klejenie. Tak wygląda na maszynowe. Może człowiek to klei, nie wiem, nigdy nie widziałem, ale no, jest tam troszeczkę baboli i tak położony ten silikon raczej niedbale w stosunku do takich zbiorników, które są robione na zamówienie, gdzie to jest dopieszczone, ale to chyba zupełnie inna cena, więc nie ma o czym tu rozmawiać, nie można żądać w tej cenie, żeby to była tak wysoka jakość przecież, ale i tak jest, nie jest najgorzej. Tutaj widzimy pokrywę, a pokrywa prosta, schludna, w pewnym sensie nawet i elegancka, bym powiedział, przyzwoicie wykonana, nie za bardzo jest się do czego czepiać. Tutaj widzicie klapkę do karmienia, tutaj się naciska, ona się podnosi i macie tutaj otwór, przez który możecie karmić swoje rybki. Tutaj widać krawędzie zbiornika, frez i klejenie. Oczywiście na zdjęciach reklamowych zawsze to wszystko fajnie wygląda. W rzeczywistości nie jest aż tak super, aczkolwiek czy jest sens się czepiać? Ja myślę, że w tej półce cenowej czepianie się o takie rzeczy może być nawet niestosowne. No ta grubość szkła tutaj jednak, jak widzicie, nie jest zbyt duża, stąd no, te opinie o tym uginaniu się szkła. 8 mm, jednak przy tym rozmiarze, no teoretycznie i w tabelach jak spojrzycie, no to może być jak najbardziej ok, ale przydałaby się tam dyszka. Oczywiście zbiornik byłby z automatu droższy. Szkło w dzisiejszych czasach no, najtańszych nie należy i ciągle drożeje. Szafka, które widzicie, bardzo prosta konstrukcja, bez udziwnień, bez wodotrysków, ze zwykłej płyty wiórowej, meblowej. Prosta konstrukcja, w żaden sposób niezabezpieczona przed wodą, nie jest laminowana, ale oczywiście w tej cenie tutaj nie możemy żądać tego, żeby ta szafka była z laminowanych płyt i tak dalej. No, wielokrotnie byłaby droższa w tym wypadku. Ale jak ktoś zna się na rzeczy, to jeszcze przed montażem potrafi taką szafkę sobie, te płyty, z której się później składa tą szafkę, bo ona przychodzi w paczce,
do złożenia. Potrafi sobie taką szafkę zabezpieczyć, te wszystkie elementy, gdzie były cięcia i krawędzie, można odpowiednimi środkami zabezpieczyć. Wtedy szafka na pewno dużo dłużej wytrzyma i możemy spać spokojniej, albo po prostu dbać o to, żeby nie zachlapać takiej szafki gdzieś przy pracach typu podmiany wody, budowanie aranżacji itd. Tutaj widzicie wymiary tej szafki. Wysokość tej szafki wraz z nóżkami to 80 centymetrów. Standardowe nóżki, tak jak to ma miejsce w tak ekonomicznych zestawach. Szafka otwierana na dotyk, czyli też już tak naprawdę standardowo to na dzisiejsze czasy żaden bajer już nie jest. Takie klikacze do otwierania na dotyk kosztują grosze, więc można powiedzieć śmiało, że w każdej szafce budżetowej tak naprawdę już teraz to występuje. Glossy. Jest to naprawdę piękny zestaw. Moim skromnym zdaniem w tym zestawieniu najładniejszy, ale oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale jest pięknie zlicowany. Zobaczcie, akwarium z pokrywą tworzy całość i z szafką jest to ładnie zlicowane. Wszystko na wysoki połysk. Wygląda to naprawdę zacnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem na oczy Glossy na żywo. Zrobiło na mnie wrażenie i tak naprawdę do dziś robi. Jest to piękny zbiornik. Czego najbardziej żałuję w tym zbiorniku? Że jego głębokość to nie jest 50 cm, a 40. Oczywiście patrząc od przedniej szyby, a nie na głębokość, gdy wkładamy rękę przez taflę wody. Gdyby to było 50, wow, no już bym je miał. Ale 40 to dla mnie troszeczkę za mało. A oczywiście wszystko zależy od tego, co chcecie w środku tam zbudować. Jaki podwodny świat. Tutaj widzicie właśnie wymiary. Jest to 100 cm długości na 40 na 63 wysokości, ale razem z tą pokrywą. I tutaj mamy takie same rozwiązanie, jak mieliśmy to w OptiSecie, czyli tą szynę, do której można przyczepiać te uchwyty, w które wpina się te LEDi tuby. Można ich tu wpiąć, jak widzicie, 8-9, a powiedzmy sobie 9 na maksa, tak? Jest to dokładnie bliźniacze, takie same rozwiązanie, jak mieliśmy w OptiSecie. Jeśli chodzi o źródła światła i ten wykres widma, on jest identyczny jak w OptiSecie, więc bez sensu, żebym ja to jeszcze raz omawiał. To są te same LEDi tuby jak w OptiSecie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Wszystko na wysoki połysk. Fajnie spasowane, fajnie zlicowane. Fajna jakość wykonania, naprawdę. No, góra oczywiście jest plastikowa z tą klapką do karmienia, podobnie jak w OptiSecie, ale przecież boki tej, powiedzmy sobie w cudzysłowie, pokrywy są ze szkła, bo są częścią zbiornika. Naprawdę pięknie to wygląda. Jak widzicie, zachwycam się co chwilę tym zbiornikiem, no ale no, co będę ukrywał, podoba mi się już. Więc ktoś, kto wymyślił ten zbiornik, no, mój szacun. Żeby akwarium Glossy ładnie wyglądało, to musi być postawione na szafce Glossy. To wtedy tworzy jedną spójną, pięknie zlicowaną całość. I naprawdę wygląda nieźle. Zobaczcie, szafka naprawdę wygląda fajnie, na wysoki połysk. No, robi wrażenie w komplecie razem z akwarium oczywiście. No i szafka wykonana jest, boki ma wykonane z płyty MDF, a fronty pokryte są dodatkowo akrylem. No, wytrzymałość szafki przez to na pewno jest większa niż chodzi tutaj o szafkę w przypadku OptiSeta. Cenowo też jest troszeczkę drożej, aczkolwiek to i tak nie jest jak gdyby cena zaporowa, jeśli chodzi o szafkę. Powiedziałbym szczerze, że no jest warta swojej ceny. Najdroższy zestaw w dzisiejszym zestawieniu, dość taki dziwny, bym powiedział. Zobaczcie, jak to wygląda. Oazę. Mamy tutaj widoczny koszyk do zasysania z przelotem w dnie i komin. I o co tutaj chodzi? Jak to jest rozwiązane? Macie tutaj zasys z filtra, który wychodzi sobie z dna. Mamy tam przelot, jak to bywa w akwariach morskich, ale w kominie. Tu komin mamy osobno. I żeby było ciekawiej, jest to suchy komin, czyli nie ma w nim wody. Tam nie ma grzebienia, w którym się przelewa woda i wpada. Jak widzicie, jest tutaj zasys filtra. Czyli w szafce stoi filtr i jest podłączony wężem do kruczca, który właśnie przechodzi przez dno. I tędy właśnie woda jest zasysana.
ale wraca normalnym wężem i wylewką, która jest przeprowadzona przez ten suchy komin, bo w nim nie ma wody. Można też przez ten komin przepuścić przewody. I mamy tam duży komin, który spełnia rolę, powiedzmy sobie, wylewki i miejsca na kable. Według mnie to kompletnie bez sensu. Zajmuje kupę miejsca, ogranicza aranżację. Ten kruciec, który wystaje z tego dna, no mi się to przykład nie podoba. Dla mnie to jest kompletnie nielogiczne. Wolę mieć normalny filtr, czy tam jest normalny filtr, tylko żeby miał normalną blewkę i wylewkę, której nie widać praktycznie. I posprawia. Tak, mamy wielkie graty w środku, które no, szpecą przede wszystkim. Dwa, uniemożliwiają pewne rodzaje aranżacji. Ciężko to będzie wszystko zamaskować. No nie widzę tego. No producent pomyślał to w ten sposób, żeby to akwarium można było obejść naokoło. Żeby nie było szpecących węży na przykład na tylnej ściance, bo to akwarium może być wolno stojące na przykład. Tak, to jest widoczne z każdej strony. I tylna szyba, która się wydaje nam, że jest tylna, może być przednią. Taki numer. Słuchajcie, no i tak to jest pomyślane. Kosztem czego? No kosztem tej szpetoty w środku. Czyli całe sedno, to co jest najważniejsze w akwarium, czyli środek, co się tam w środku znajdzie, no jak gdyby, jakby to powiedzieć, no jest oszpecone moim zdaniem, tak? No bo ciężko to maskować. Wygląda tak, jak wygląda, jest to spore. Chyba wolałbym jednak zwyczajny zbiornik. A jeśli chodzi o tego typu rozwiązanie, żeby nie było tych węży i tak przelot i tak dalej, zrobiłbym to chyba w innej formie. Na zasadzie grzebienia i normalnego komina, bez tej wystającej rury. No, to jest tylko moje zdanie. Wy możecie mieć inne. Piszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie, czy wam się to rozwiązanie podoba, czy się nie podoba. Pomijając cenę. Mówię tylko tutaj oczywiście o tym rozwiązaniu technicznym. Jak wy to widzicie? Tutaj widzicie oczywiście, jak siateczka sobie wisi, ale może pomijmy to na chwilę. Zobaczcie od spodu, jak wygląda szafka. Widzicie? To są te kruczce. Tutaj wystaje ten kruciec, znaczy to jest tylko jeden kruciec. Wystaje kruciec, do którego podpinacie właśnie wlot od filtra kubełkowego, a ten drugi to jest właśnie otwór w tym kominie, gdzie można przeciągnąć sobie tutaj wężyk i wylewkę właśnie z tego filtra kubełkowego, ewentualnie w drugą stronę jakieś przewody, na przykład od lampy, żeby ich nie było widać. I zobaczcie tutaj na tą belkę oświetleniową, te oświetlenie. Co wam to przypomina? No ja nie mogę się pozbyć wrażenia, że już to widziałem gdzieś. Powiem wam, identycznie prawie jak w Aquelu w Glossy. Ta aluminiowa belka, słuchajcie, i cztery uchwyty na takie LEDowe tuby, nie? W komplecie macie dwie takie tuby, ale jeszcze jest miejsca dwie następne, gdzie możecie sobie dołożyć dwie następne i można się porwać wtedy na rośliny, powiedzmy sobie, no, średnio wymagające, nie? Oczywiście możecie założyć dwa takie komplety i przykryjecie to pokrywą z góry i nie ma problemu. Myślę, że da się tak zrobić, aczkolwiek może się mylę. Zobaczcie ten rozkład widma. Co wam przypomina? Co? Jak myślicie? Nie macie wrażenia, że już to gdzieś widzieliście? No prawie identyczny z rozkładem widma z Aquela z LEDi tubów, nie? Łudząco podobny. Ale oczywiście jak chcecie zmodyfikować swoje oświetlenie, możecie wybrać droższą opcję. Taką lampę 67 W, co wydawałoby się dużo. Nie, inaczej, to jest dużo. Ale czy 67 W LEDów to od razu oznacza bardzo mocne oświetlenie? No, w tym przypadku możecie się zdziwić, ale o tym za chwilę. Tutaj widzicie otwór do karmienia i może posłużyć też jako otwór do karmnika automatycznego, gdybyście chcieli pojechać na wakacje. Na drzwiczkach tej szafki widać tutaj takie są miejsca, do których można sobie magnetycznie na przykład przyczepić pensetę czy nożyczki. Tak tu widzicie w tym przypadku, jest taki magnesik, przyklejacie to, bardzo wygodna, fajna sprawa. Generalnie można powiedzieć śmiało, że jeśli chodzi o szafki tutaj Oazę, one są na najwyższym możliwym poziomie tutaj, jeśli chodzi o takie sety fabryczne, naprawdę pięknie wykonane, stąd pewnie ta cena, bo jest to płyta laminowana, wodoodporna. Naprawdę jest świetnie pomyślana. Szuflada na filtr kubełkowy, że nie musicie tego taszczyć ciężkiego, tylko sobie wyjeżdżacie. No i o co chodzi z tą lampą? No bo każdy by pomyślał, normalny człowiek, że 67 W LEDów to jak przywalicie światło, to wam po prostu spali rośliny, nie? No niekoniecznie w przypadku tej lampy. Zobaczcie, co tu mamy. Skupcie się na tym, ile to ma lumenów.
Widzicie już? Strumień świetny z włączonymi wszystkimi punktami światła to tylko 2370 lumenów. Tu macie na dole rozpiskę, ile lumenów na jakie widma przychodzi. No, powiem Wam szczerze, że jestem mocno zdziwiony. Sprawdziłem to sobie w kilku źródłach i wszędzie jest to samo. 67 W i 2370 lumenów w porównaniu do poprzednich zestawów, na przykład tych LED i tubów jednych i drugich, no to to jest raczej kiepski wynik. No, kiepski przez K, wielki jak Everest. Nie wiem, ile ta lampa ma lat, kiedy była zaprojektowana i na jakich LEDach, ale to chyba wychodzi z tego jakieś tam 30 kilka lumenów na 1 watr, gdzie teraz lampy osiągają tak średnio 120 lumenów z 1 wata, więc wynik powiedziałbym dość żałosny. Nie wiem, chyba że ktoś powiela błędy i gdzieś jest byk w tych wszystkich specyfikacjach, ale nie wydaje mi się. Jeśli tak jest, to pewnie światło to wszystko ujrzy dzienne, ale na tą chwilę no, 2370, no, widzicie, ja nie wierzę po prostu, nie? No, nie daję wiary, że tak kiepski może być ten wynik z 67 W, chyba że ja tu czegoś nie rozumiem, ale no raczej dramat za te pieniądze. I jak tutaj widzicie, spojrzymy sobie na nasz zestaw, czyli na 200, to zobaczcie, że grubość szkła to jest 10 mm. Czyli szkło grubsze niż w przypadku na przykład OptiSeta. I to naprawdę już robi różnicę. Stąd też może też wysoka ta cena, jakby nie patrzeć, ale czy ta cena jest tak wysoka ze względu na grubość szkła, czy na przykład jeszcze na jakość tej szafki. No, szafka jest bardzo wysokiej jakości. Jeśli zobaczycie sobie, ile taka szafka kosztuje, no to ona swoje kosztuje. No, nie jest tanią szafeczką. Nie? Akwarium z dziesiątki, no te środek, te przeloty, no tak średnio mi się to widzi, a to może kwestia gustu jest, może ja się nie znam. I zobaczcie juwela, jak on wygląda. No zupełnie inny kształt, on jest taki prawie w formie kostki, nie? I widać oczywiście też filtr wewnętrzny, wbudowany filtr na stałe. Jakość wykonania bardzo przyzwoita, bardzo fajny zbiorniczek. Jak się tutaj spojrzy na wymiary tego zbiornika, 65 na 71 na 51, jak to przeliczycie, to za cholerę nie wyjdzie Wam 200. Dlaczego? Dlatego, że to jest wymiar netto właśnie. Może producent objął objętość filtra, który jest dość duży. Może objął też objętość tej pokrywy tutaj, nie? No, juwel jest specyficzny i trochę inny. No, co z tym zrobić? Da się z tym żyć? Da się. No i zobaczcie, tu mamy podobne rozwiązanie, znowu takie LEDowe tuby. Jak widać na tym zdjęciu, w dwóch barwach, takiej chłodnej i ciepłej. No, ciekawy pomysł, moim zdaniem nie najgorszy. Oczywiście, jak macie bardziej zasobną kieszeń, możecie wybrać droższy zestaw z lepszym oświetleniem. Tu jest zupełnie inne źródło światła. No, cena też jest, widzicie, dużo, dużo wyższa. No i co tutaj mamy? Zobaczcie. I tutaj mamy sobie taką belkę, która się nazywa Spektrum 800, ma 32 W. I jak do tego, co nas juwel przyzwyczaił, to myślę, że ona też jest całkowicie wodoszczelna. Te poprzednie źródła światła można było po prostu wrzucić do wody. Widzicie, one takie białe końcówki, one są takie szczelne, z uszczelkami. I można było to utopić w wodzie i to dalej świeciło i było całkowicie bezpieczne. Mało tego, to ma jeszcze atest z bezpieczeństwa oczywiście. Tutaj widzicie sposób montowania tego oświetlenia i pokrywy. No, całkiem ładnie, całkiem schludnie. Jak widzicie, filtr jest sporych gabarytów. Jest to rozwiązanie bardzo wydajne. Od lat stosowane w akwariach juwela i naprawdę się sprawdza. No, ma dość sporą powierzchnię filtracyjną. No, jedyny minus jest taki, że to jest w akwarium i to szpeci. No, dla niektórych to będzie minus nie do przejścia, a inni mogą się z tym pogodzić, zamaskować to w jakiś sposób aranżacją czy roślinami. A na pewno jest to bezpieczne rozwiązanie, bo nie zalejecie sobie chaty. Oczywiście do takiego filtra jeszcze można włożyć grzałkę juwela i też ona jest niewidzialna w tym momencie. Nie szpeci dodatkowym sprzętem, tu nie szpecimy takiego zbiornika, mamy to w filtrze. No, coś za coś. Tutaj widzicie
Tutaj widzicie wymiary i zbiornika, i szafki. Szafka również, jak w poprzednich modelach, to mieliśmy w innych zestawach 80 cm wysokości, co praktycznie w akwarystyce chyba staje się normą. Szafka, prosta konstrukcja, nieskomplikowana, bez żadnych wodotrysków. Jak widzicie, plecy, podobne rozwiązanie jak w poprzednich zestawach, czyli niepełne plecy z ogromną ilością miejsca na przewody, na węże. Gdybyście chcieli jednak kiedyś sobie tam jeszcze wrzucić filtr kubełkowy, no to nie ma tutaj problemu, czy jakiś system dwutlenku węgla, nie ma problemu. No i mamy tutaj zestaw Eheima 180 litrów, czyli to najmniejszy zestaw w naszym dzisiejszym tutaj odcinku. Przyznam szczerze, że chyba najmniej popularny w naszym kraju. Z moich znajomych nikt go nie posiada, ze znajomych moich znajomych też nikt nie posiada. Może wy posiadacie? Piszcie w komentarzach, czy macie, posiadacie ten zestaw. Może coś napiszcie na jego temat, czy jesteście zadowoleni, czy może wolelibyście jednak inny. No i tutaj widzicie wymiary tego zbiornika, czyli 100 na 45. No szkoda, że nie dociągnęli do 50. No, nie będę się czepiał. Na 40 wysokość całego tego zestawu to 119 cm. Szafka nie ma regulowanych nóżek, ma tam nóżki takie plastikowe, nie ma regulowanych nóżek i z tego co kojarzę, nie ma też w komplecie półek. Pokrywa taka rozsuwana, przesuwana na prowadnicach takich, zobaczcie tutaj, pod spodem widać źródło światła. W tym przypadku, w tym zestawie jest to pojedyncze źródło światła, które pozwala hodować rośliny cieniozność, wybitnie cieniozność. Nie jest to najmocniejsze źródło światła. Z tego co pamiętam, w naszym zestawieniu jest to najsłabsze źródło światła. Ale o tym za chwilę. No, źródłem światła jest taka beleczka o mocy 17 W. Jak widzicie, w cenie 459,99 zł. Do najtańszych nie należy, a jeśli zobaczymy na jej specyfikację i na to, ile światła daje, no to powiem Wam szczerze, cena jest dość wygórowana, ale Eheim przyzwyczaił nas do tego, że wszystko, co jest z jego logiem, kosztuje znacznie więcej. No i tu widzimy beleczkę plus te uchwyty do montażu, no i prosty zasilacz z taką wtyczunią, żeby można było to rozpiąć. Minus jest taki, że jak Wam nawali taki zasilacz, a zasilacze w lampach to chyba najbardziej wrażliwy element. To jest to taki element, który najczęściej się psuje. I tutaj widzę z tą wtyczką, to musiał być dedykowany, chyba że lubicie lutować i będziecie przelutowywać ten kabel, rozbierać to wszystko. No jak znam życie, no to sam zasilacz pewnie do najtańszych nie należy, ale jakbyście chcieli jego jakby zamiennik, no to będzie kosztował pewnie 1/10 tej ceny. No, widmo światła. Jak widzicie, widmo światła znowu nam coś przypomina. Co Wam przypomina, co Wam przypomina, widok znajomy ten. Tak, byłem kiedyś harcerzem. Słuchajcie, ale krótko, wywalili mnie przez Janosika. Jakoś tak było, że akurat w czasie zbiórek leciał serial Janosik. No ja tam wolałem oglądać Janosika. Jak już wróciłem, to nikogo nie znałem i wywalili mnie razem z kolegą. No i jako filtr jest tutaj dodany filtr wewnętrzny. I to jest takie trochę, Wam powiem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, może w ten sposób. Nie jest to zły filtr, oczywiście jest to dobry filtr. Dość drogi niestety. Ma pewne możliwości, bo ma koszyki, więc możecie skomponować tam sobie różne wkłady w zależności od potrzeb, podobnie jak w filtrze kubełkowym, ale to nie jest filtr kubełkowy. I moim zdaniem ten filterek w takim akwarium może być ledwo na styk. No, najchętniej bym go wymienił na jakiś filtr kubełkowy. To trochę dziwna ta propozycja tego filtra w tym akwarium, oczywiście, bo producent się zarzeka, że on spokojnie tam będzie dawał radę i tak dalej. Pewnie tak, na jakimś tam normalnym, minimalnym poziomie, jak się z czymś tam nie wychylimy bardziej, ale jakiś taki niesmak mój to budzi. No i w komplecie bardzo porządna grzałka. Tutaj nie ma dyskusji, jest to jedna z najlepszych grzałek na świecie. I słuchajcie, naprawdę niezły sprzęcior, 150 W, no tutaj to akurat bardzo na plus. A szczerze Wam powiem, żebym wolał, żeby tego filtra jednak nie było, żeby ten zestaw był tańszy o cenę tego filtra, który do najtańszych jednak nie należy. No i przyjrzyjmy się teraz zestawom pod kątem oświetlenia. I lecimy z pierwszym. Jest to
Glossy 2x14 W, 6500 kelwinów, czyli takie światło dzienne, neutralne w akwarystyce, 3300 lumenów z dwóch źródeł światła, tragedii nie ma. Identyczne, takie same, dosłownie takie same oświetlenie w OptiSecie. I tutaj mamy oazę. I zobaczcie, tutaj mamy 2x16 W, czyli mocniejsze światło, więcej energii pobiera. Również 6500 kelwinów, jeśli chodzi o temperaturę barwową. I też 3300 lumenów. No tutaj Aquel wypada znacznie lepiej pod tym kątem. Ale tu jako opcja możecie sobie kupić tą lampę o mocy 67 W, o temperaturze barwowej również 6500 kelwinów, co da Wam aż oszałamiające 2370 lumenów. Zachmiałbym się, ale już mi się nie chce, bo jest bardzo późno w nocy i mi się już nie chce śmiać, ale generalnie to bym boki zrywał. Pominę już to, bo już o tym mówiłem. Juwel. Mamy tutaj takie złożone oświetlenie, czyli jedna tuba 14-watowa w takim świetle dziennym i jedna taka tuba 14-watowa o świetle, które się tak nazywa ładnie naturalnym, cokolwiek to znaczy. Czyli mamy tutaj 9500 kelwinów w tym przypadku i 6500 kelwinów ta druga, czy raczej ta pierwsza, czyli chodzi o to światło dzienne. Co nam daje 3220 lumenów. No bardzo podobnie do Aquela, tam jest różnica tak znikoma, że nie warto o tym mówić. Zresztą sama budowa tego oświetlenia, nawet widmo jest prawie identyczne. I teraz możemy to zastąpić lampą Spektrum i ona ma aż 32 W mocy, jako pojedyncze źródło oczywiście. Jak sumujemy tamte, to wychodzi 28, ale ma aż 4480 lumenów, co jest znacznie więcej. No tutaj już możemy się porywać na bardziej wymagające rośliny. No i na końcu mamy Eheima. No i tutaj powiem Wam, że jest słabiutko. Mamy jedno źródło światła, 13,5 W, również 6500 kelwinów światło dzienne neutralne i jedyne 1420 lumenów. Anubiasy, mchy, mikrozoria, bucefalandry i tym podobne rośliny będą sobie dawały radę, a jak chcecie mieć no, średnio wymagające rośliny, zaledwie, no to musicie dopłacić sporo kasy i wtedy tak będziecie mieli. Czy warto? Nie wiem, nie znam się. No ja dziś nie będę komentował, nie będę Was namawiał i tutaj nie będę wyłaniał zwycięzcy, które akwarium jest najlepsze. Powiedziałem, które jest mi się najbardziej podoba, co nie oznacza, że automatycznie staje się to zbiornikiem najlepszym w naszym zestawieniu. Nie wiem, jaki jest najlepszy. Jak mówiłem, bladego pojęcia nie mam, nie znam się. Zarobiony jestem, nie przeszedłem szkolenia, nie wiem, o co chodzi. Jestem też nie tutejszy, więc napiszcie sami, który zestaw najbardziej Wam się podobał. Jeśli mielibyście wybrać i mielibyście kasę, który z nich chcielibyście nabyć?